Cześć, ja jestem Marcel. A to jest mój dwusilnikowy Wastecrawler. Siemano, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, takim specjalnym odcinku, eksperymentalnym odcinku, w którym, jak widzieliście, zaprezentuję wam możliwości tego Wastecrawlera z dwoma silnikami. Bafang. Jest to 500, w zupełności wystarczający do 20-calowego roweru, oraz 350 hub, przekładniowa w tylnym kole. Znacie ten rower? Znacie jego możliwości, jak ci oczywiście, co oglądają moje materiały, wiedzą, że poruszałem się tym wehikułem na moich wyprawach vanlife'owych, tam gdzie sobie jeżdżę, na kanale Marcel w drodze są filmy ku temu, jak kogoś to interesuje, właśnie tym silniczkiem 350. Będę zmieniał właśnie na Bafanga, właściwie już zmieniłem, ale zostawiłem sobie tylne koło dla eksperymentu. Słuchajcie, ja już mam ryja tak uchachanego, bo wiem, co potrafi to gówno. Tuż za mną jest moja testowa górka, 12 stopni nachylenia. No ja już wiem, co potrafi ten rower. Jestem pod mega, mega wielkim wrażeniem. Rower wygląda koszmarnie, totalny ulep. On był ulepem, ale teraz jest jeszcze większym ulepem. No jak widzicie, tu wszystko wisi, kable, wszystko tak na wierzchu, nic nie pochowane. Specjalnie dla eksperymentu, dlatego nie jedźcie w komentarzach, że ten rower wygląda jak ulep. No bo wygląda jak ulep, ale jak mówię, on jest zrobiony do eksperymentu. Tu widzicie, czujnik, pas wisi na tyrtytce, bo tu już nie chciałem zakładać, choć można by było zakładać, ale nie ma ku temu potrzeby. Jak będę wykorzystywał dwa napędy? A no normalnie, Bafang ma swój napęd poprzez skręcenie korbami, a ten oto maluszek tutaj w tylnym kole będzie zasilany tą oto manetką. Jak widzicie, się wyrywa. O, do przodu, o, zaraz się wywali. Jak widzicie, założyłem też i drugą. Trochę głupio, bo mogłem z jednej strony zrobić jedną manetkę, z drugiej drugą, ale dobra, to jest tylko do eksperymentu. Tego nie używam. Spróbowałem raz na parkingu użyć to. Te dwa naraz nacisnąłem, nie? To rower mi na koło stanął. Tyle powiem w temacie na razie. Więc tak to na razie wygląda. Tutaj tak zniechlunie możecie zobaczyć o sterownik od huba, taki malutki, wygięty trochę pod kątem, bo już na tej kierownicy już mało co się może zmieścić, praktycznie nic. Musiałem ze dzwonka zrezygnować, bo już się nie mieścił. Bateria, zasilanie Bafanga, a tutaj z tyłu, wciśnięta w torbę, bateria do huba. Weźcie na miękko ten odcinek, jest to odcinek eksperymentalny, jak powtarzałem, i nie hejtujcie, tylko dobrze się bawcie. Idziemy testować. A nadmienię, że już zmieniłem, słuchajcie, klamki nawet, to są oryginalne klamki Bafanga, one są o niebo lepsze niż te, co tutaj były. Obydwa z czujnikami, hamulce, jak wiecie, składa na to nacisk. Po prostu hamuje się w tej chwili rewelacyjnie. Chciałem robić test taki, wiecie, zobaczymy, czy podjedzie, z jaką łatwością podjedzie. Chciałem zacząć od zębatki tej, nie? Każdy normalny przełączy sobie przerzutkę tak, żeby mu było jak najłatwiej podjechać. Wtedy machacie szybko pedałami. Ale wiecie co? Tu nie trzeba tego robić. Można jechać na tej największej. Zanim zaczniemy zabawę, oczywiście krótka reklama od sponsora odcinka, którym jest firma Esselbike.com, na której możecie zakupić fajne zestawy do elektryfikacji rowerów TSDZ2B lub zwykły. Silniki hub, przednie, tylne koło, moce od 250 do 1500 W w bardzo atrakcyjnych cenach. To nie koniec. Dodatkowo mam dla was kody rabatowe, które zmniejszą wartość waszego koszyka o bardzo fajne kwoty, naprawdę dochodzące nierzadko do 80 euro. Wszystkie dane znajdziecie w opisie filmu, jak i oczywiście na mojej stronie marcinmarcin.pl w dziale rabaty sklep. Tam są najbardziej aktualne oferty, rabaty i promocje. Wejdźcie, zobaczcie, a my testujemy rowerek. Oczywiście nastawimy sobie największe nastawy tutaj, czyli 9 stopień wspomagania. Jak i tutaj, o, tak wam pokażę, do góry nogami. No już jest 5 w tej chwili, bo to jest do 5. O, w tej chwili jest 5. Zobaczcie, stoję u podnóża góry. Nawet nie mam rozbiegu, nie mam takiej potrzeby. Wystartuję sobie hubem, co by nie obciążać łańcucha zbyt mocnym ustawieniem Bafanga, bo to wiecie, może zerwać łańcuch. Więc startujemy sobie na miękko, z piątego biegu hubem. Zaczynam pedałować, już zaczyna Bafang mi dawać dział i tak, patrzcie, dam petę, podjeżdżam pod górkę, nie? Na razie na samym Bafangu. I teraz hub. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, ja nie muszę pedałować. Kurde, normalnie rewelacja. Bez najmniejszego wysiłku. Teraz jedziemy z drugiej strony. Zobaczcie, tutaj no nie, na kamerze tego nie widać, ale tu jest naprawdę stromo. Spróbujemy tutaj. Piszczą mi te klocki, wybaczcie, o Jezu. Dobra, zawracamy. No i tu widać tą górkę? No nie widać, tutaj jest jeszcze bardziej stroma. Robimy to samo. Zaczynam lekko hubem. Już mi... Dobra, wciskam huba i tego, i Bafanga, patrzcie. Patrzcie, co się dzieje.
Kurde, przednie koło mi podrywa. O, o! Naprawdę przednie koło mi. O, widzicie? Co się dzieje? To, co tu się odpierdziela, to jest po prostu rewelacja. Patrzcie, co zrobiłem. Tak mi stanął na koło. I jeszcze manetkę przytrzymałem przez chwilę. Rwie murawy jak dzik. Jak dzik. Zajebiste. Dam wam trochę z innej perspektywy teraz. Jeszcze raz. Podjeżdżamy z drugiej strony. Lecimy. Najpierw hub. Teraz bafang. Huba odpuszczam. I lecę na samym bafangu. Dobra, górka się zwiększa. Naciskam huba. I patrzcie, co tu się dzieje. Masakra, patrzcie. Dwie manetki bez pedałowania. Kurde. Dobra, spróbujemy, czy na samych manetach podjedzie. Dobra, wciskamy. I teraz bafang. Muszę tak być skrzywiony, bo patrzcie, najwyższa przerzutka, on wjeżdża na samych manetkach. A teraz, słuchajcie, przełączyłem sobie na pierwszy bieg, czyli największa zębatka z tyłu, największa moc w pośrodku i z tyłu. Muszę zacząć hubem, że łańcuch... O! Widzicie, co się dzieje? O kurczę, ja się normalnie boję. Co się dzieje? Jedno naciśnięcie, naprawdę. O kurde. Te małe gówno nie jest do tego stworzone. A co potrafi zrobić? Widzicie? Nie no, ja jestem za stary na takie triki, ale kurczę, powiem wam, że no moc drzemie niemiłosierna. Najpierw habik i teraz ten. Patrzcie, od razu na koło. Jedziemy poszukać jakichś kopnych piachów. Tu jest naprawdę stromo. Zobaczymy, jak sobie w piachu poradzi. Co? No pewnie, dobry plan. Ale kurde, ja jestem pod wrażeniem. Będę robił 750, którą mam na rowerze 29 cali. Hub w tylnym kole i tam będę wsadzał bafanga 750 z kolei. I też zrobimy dwusilnikowca. Będzie kurde, normalnie kosmos. Kurde, no zobaczcie to. Za pierwsze. Prędkość. O, prędkości z przyczyn obiektywnych nie będziemy robić, bo bafang ma ograniczenie obrotu, nie? Musiałbym założyć większą zębatkę z przodu. Nie, ale teraz mi się nie chce tego robić. Nie o prędkość tu chodzi. O, nie w tym celu robię ten eksperyment, tylko w celu mocy podjazdowej. Normalnie nie ma góry, po którą on by nie podjechał. Zważywszy na to, że podjeżdżałem tu po 12 stopni na najwyższej przerzutce, czyli na najmniejszym kółku z tyłu. Czy największe, nie wiem jak to na to patrzy, największa, najmniejsza. W każdym bądź razie na szóstym biegu. A jakbym na pierwszym podjeżdżał pod bardzo stromą, to na pewno podjadę. Szkoda, że takich rowerów nie robią, ale no, właśnie dwa akumulatory, bo na dwóch akumulatorach jeździć trochę za ciężko by było, więc mówię, to jest tylko eksperyment. O, mamy tu piach, to jest taka góreczka, tu kiedyś jeździłem 1500 silnikiem, pamiętacie? Zobaczcie. Mało mocy, dodamy. O, tu sobie podjedzie, no patrzcie. Bez najmniejszego problemu. Nie, tam nie wjeżdżam, jakieś gałęzie są. Kurde, przednie koło podrywa do góry. Jest masakrą, masakrą, naprawdę. Ło, widzicie? Marcin, dawaj podejść pod tą góreczkę tutaj. Dobra. Tak. Zajebista zabawa, kurde. Jak macie na podorędziu dwa silniki, załóżcie dla własnego fanu, bo naprawdę warto, kurde. Zabawa jest po prostu przednia. Wow. Naprawdę, zabawa jest przednia. Wow. Zabawa jest o tyle niebezpieczna, że podjeżdżając pod jakiekolwiek wzniesienie, przednie koło jest tak podrywane, że nie macie sterowności. On po prostu jedzie prosto. W dupę tam, zajebiście jest. Wow. No jakiś piaseczek tu jest, to lecimy. Kiedyś to było bardziej kopnie. Zaznaczę, że bafang daje mi prawie 900 mocy w tą 500-kę, nie? On tyle potrafi walnąć, jest 18 amper, więcej nie mogę, bo sterownik mi to uniemożliwia. Do 889 dokładnie, no przyjmijmy 900.
a hub z tyłu maksymalnie przyjął mi, bo nie pamiętam. 500 chyba, no coś takiego. To zobaczcie, to macie kilowat 400, 1400 watów szczytowej tej, w takim małym gównie. Co to potrafi? To jest aż za dużo mocy. Teraz jadę na samym bafangu, a nacisnę tylko hub i te 500, powiedzmy teraz już 400 szczytowej, naprawdę robi różnicę. Naprawdę, i to wielką. Podjeżdżam gdzieś na przykład bafangiem pod górkę i nacisnę huba, to mam jakbym, kurczę, jakiegoś boosta odpalił. Tak mało, a tak dużo, nie? Kto by pomyślał? Zajebista rzecz. Jezu, już mi tył ucieka. O kurka! Kręci kołem z tyłu w miejscu. Ja pierdziele. No, zabawa jest po prostu przednia. Nie no, po prostu to, co tutaj się od Janie Pawła, że tak powiem, to jest kurde po prostu super sprawa. Ale jest to bardzo niebezpieczne, słuchajcie, nie próbujcie tego w domu. Taki rower nie jest do tego stworzony, oczywiście mówię, jeszcze raz powtarzam, to jest eksperyment, który fajnie się sprawdza. No, moc jest przekosmiczna. Przekosmiczna to taki wziąć rower do zadań specjalnych. Jakby to zrobić na troszeczkę lepszej ramie, jakieś amortyzowanie z tyłu. Z przodu jest, ale takie gówniane, aby było. Można zrobić naprawdę super fajną maszynę. Przedni napęd tutaj, no myślę, że przy takiej mocy, jakby bafang był na przykład i przedni silnik, już by się tak nie sprawdziło, ponieważ jak widzieliście, on już podrywa koło, na samym bafangu nawet podrywa koło, więc ten napęd z przodu nie miałby sensu, bo po prostu to koło by się kręciło, wiecie, bardzo często w powietrzu albo coś. To połączenie, wydaje mi się, najbardziej optymalne, jest po prostu przezajebiste. Ja pierdziel, jak mi się to fajnie jeździ. Można powiedzieć, już taki mały motor. Motor. To tak wam chciałem tylko pokazać, taki eksperyment króciutki. Nie będziemy z tego żadnych testów robić, bo to nie ma sensu, to jest dla zabawy tylko. Chciałem się pochwalić moją konstrukcją. Przedziwną. Oczywiście to nie jest koniec przeróbek Wayscrala. Bafang już mówiłem, że tutaj zostanie. Całe to okablowanie inne zniknie. Ale ten silnik też zniknie z tyłu. Na razie on jest tylko tak wsadzony, z tego względu, że tutaj to jest jedyne koło, które mam, gdzie mogę zamocować tarczę. Musiałbym po prostu piastę dać albo przeszprychować, bo mam trochę kółek 20-calowych, ale nie mam właśnie żadnego zmocowania pod tarczę. Ale nie chcę tego robić, ponieważ będę tutaj stosował Nexusa 7. Nexusa 7 tutaj chcę wpakować, żeby mieć piastę wielobiegową, chociaż ja przerzutek mało co zmieniam, ale to jest taki rower dla mnie do zadań specjalnych. Czyli biorę go na wszelkie moje wyjazdy, jak już wspominałem na początku filmu, takie van life'owe, i po prostu chcę mieć opcję, że w razie właśnie czegoś, jakaś stroma góra, mam tę możliwość redukcji i podjadę pod tą górę. Dlatego wsadzę sobie Nexusa 7 z mocowaniem pod tarczę. Znalazłem już takowego, aczkolwiek nie teraz. Nie teraz, na razie mam inne wydatki, za jakiś czas to zrobię, no bo ta przerzutka, sprawa jest tutaj długi wózek, mógłby być krótszy, mogłaby być, ale nie, ja chcę mieć coś, co mogę zmienić na postoju, bo tak lubię, to wiecie, tu trzeba w ruchu zmieniać. Nie chodzi nawet o bafanga, bo wiadomo, że przy bafangu najlepszą opcją by była czujnik zmiany przełożeń, żeby tam odciążyć napędy, znaczy odciążyć przerzutki, czy to zwykłą przerzutkę, czy to właśnie wielobiegową. Zakupię taki czujnik, tam zamontuję też, żeby nie było. I tyle, no to jak mówię, bafang zostanie i bafang będzie ze mną jeździł, bo już byłem na jednej wyprawie właśnie z takim kółeczkiem, z takim zestawem, tylko oczywiście bez dwóch baterii, tylko używałem bafanga, a koło, jak zwykle mówię, koło tylko zostało dlatego, że starcza. No to zaraz pościągam sterowniki od 350 i po prostu zrobię sobie Wayscrala na bafangu 500 i tak już zostanie. Możecie się śmiać, że to Chińczyk, że to... No i z tego, co, że Chińczyk, niech to będzie Chińczyk, ale zabawa jest przednia. Ciężka rama stalowa, wytrzymała. Zobaczcie tą konstrukcję, ona jest po prostu tak posławana. Tu się nie ma co spierdaczyć. Naprawdę, nie ma się co spierdaczyć. Ja już go katowałem, ten rower. Nieraz pamiętacie, jak tutaj jeździłem po tych tutaj świeżo skopanym lesie wyciętym, co tutaj było. To właśnie zmieniłem przerzutkę w nim na bafangu 750. Dlatego już nie chcę go katować bardziej, bo co dwa dni wyjeżdżam znowu i rower jest mi potrzebny, także nie będę go naprawiał. Zrzucę tylko ten osprzęt, jak już mówiłem, i to wszystko. A właśnie, jeszcze jeżeli chodzi o współgraniu dwóch napędów, bo często się spotykałem z takim stwierdzeniem, może nie stwierdzeniem, może bardziej pytaniem z niewiedzy, czy jeden silnik drugiego nie hamuje, czy one się nie gryzą ze sobą, tak mówiąc potocznie. Nie, każdy silnik odciąża ten drugi. Dlaczego? Bafang. Kręcimy korbami,
bafang zaczyna swoją pracę, poprzez łańcuch napędza tylne koło, gdzie siedzi silnik z tyłu, który ma łatwiej przez to, że właśnie bafang ciągnie te koło. To tak jakbyśmy my pedałowali sobie stopami. Teraz patrząc na tylny silnik, on chce ruszyć i dzięki bafangowi, który już napędza poprzez łańcuch te koło, którym on siedzi, który sam chce napędzić, też ma łatwiej. Także oba silniki pomagają sobie nawzajem i nic się nie krzaczy. To tyle w temacie. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.